No i tak, od czego zaczniemy? Chyba od gratulacji przede wszystkim takich szczerych. I zadam dla obu panów oczywiście. Tak, tutaj myślę, że wszyscy, którzy uplasowali się w dziesiątce, na to zasługują. Panie Robercie, jak to wygląda z pańskiej perspektywy? Tych nagród odbiera pan co i rusz mnóstwo, chociaż ta złota piłka tyci przeszła obok nosa. Ile dla pana znaczy ta nagroda właśnie Przeglądu Sportowego w plebiscycie, w którym głosują kibice? Ta nagroda znaczy dla mnie bardzo wiele. Zawsze kibice, jeśli oddają głosy, to jest coś wyjątkowego i coś, co doceniam jeszcze bardziej. Nie oszukujmy się, ja gram dla kibiców też między innymi, dlatego też tyle tych emocji staram się dostarczać, robię to z miłości, a jednak kibice, ich wsparcie, nie tylko na co dzień, ale też na całym świecie, co jest dla mnie ważne. Ja zawsze czuję ich wsparcie, pomimo tego, że tych kibiców teraz na trybunach jest mało albo nie ma, to tym bardziej jednak dziś spotkanie kibiców nawet na ulicy, no to jest coś specjalnego i coś wyjątkowego w tych dzisiejszych czasach, dlatego szczególnie się cieszę i bardzo, bardzo ją doceniam. Tak, Dawid Tomala, nie wiem, czy chodzi po naszych ulicach, czy jeździ, ale jeśli chodzi, to już jest tak rozpoznawalny, jak w jakiejś części Robert Lewandowski? Wiecie co, powiem wam szczerze, że ja naprawdę nie zazdroszczę Robertowi tego, że on nie może sobie wyjść po prostu tak na miasto. Wszystko przed tobą. No, nie wiem, czy powiedzieć oby tak, albo oby nie, ale zdarzają się oczywiście ludzie, którzy są zafascynowani lekką atletyką, wiecie. Chód sportowy nie jest popularną konkurencją, tak? I po części jest to fajne, oczywiście ma to oczywiście swoje też minusy, no. Robert tak naprawdę, bo powiem wam jedną sytuację, którą miałem. Kiedyś byłem dwa lata temu byłem na Mistrzostwach Świata w Doha i idę sobie, tam robię trening i ktoś krzyczy do mnie, patrzy, bo jestem ubrany na biało-czerwono, mówi Lewandowski. A ja mówię, no sztos, nie swoich znają, także fajnie. I wiecie, i to było ogólnie w Katarze. To są ale mega... wyprowadziłeś z błędu? Oczywiście wyprowadziłem z błędu, tak, powiedział potem Piszczek, Błaszczykowski, wymienił całą kadrę, a potem nie, no oczywiście, wiecie, powiem wam tak, że ja się ogólnie bardzo cieszę sportem, tym co robię, cieszę się tym co robi Robert, bo to jest w ogóle moim zdaniem w tym momencie najbardziej rozpoznawalny Polak na świecie i spotykam się z tym w każdym momencie, bo też sporo podróżuję i wtedy nie wyprowadziłem z błędu, ponieważ byłem zajęty swoją robotą tak naprawdę, ale no super, z tego miejsca chciałem ci Robert pogratulować, bo myślę, że wiesz, że pracujesz na to jak każdy sportowiec, który tutaj był, bardzo ciężko od wielu lat i tak naprawdę tak jak wspomnieliście, ta dziesiątka, tak naprawdę wszyscy są tutaj zwycięzcami. I no moje czwarte miejsce, nie no, to jest w ogóle dramat, ale... Ja ustawiłem cię na pierwszym. Nie, właśnie, ale ja ustawiłem ciebie na pierwszym, więc... Tym razem ja. Nie znaliśmy się wcześniej. No tak, nie umieliście się, ale też musimy ustalić, wasza wspólna obecność nie jest przypadkowa. Pan Robert głosował na pana Dawida w takim wewnętrznym plebiscycie, kiedy ci nominowani wskazywali numer 1 i odwrotnie, więc co panu, panie Robercie, imponuje, jeśli chodzi o Dawida Tomalę? To, że w tak niespodziewany sposób wkroczył do panteonu polskich sław, no bo złoty medal olimpijski, tego zaszczytu dostępowali nieliczni. Oczywiście złoty medal jest czymś wielkim, no to jest jakby wspaniałe osiągnięcie, ale myślę, że cała historia jakby tego złotego medalu, całej drogi na ten szczyt, no bo nie ma co ukrywać, że teraz Dawid jest na tym szczycie. Mając złoty medal, w mojej dyscyplinie Igrzyska Olimpijskie są praktycznie niemożliwe, więc ja akurat nie mam możliwości przeżycia tego, no bo to pewnie są wielkie emocje, przeżycie, bycie w wiosce olimpijskim i startowanie na Igrzyskach, więc... Ja doceniłem, no nie mówię o sukcesie, bo tutaj jest on niepowtarzalny i jest on wspaniały, ale całą historię. Nie chcę mówić o wieku, no bo to jest... Jesteśmy, to nie ma znaczenia. W podobnym wieku, nazwijmy, tak? Dojrzewamy, ale chyba ta cała historia, jaka temu towarzyszyła i jak warto marzyć, jak warto walczyć o te marzenia. I to mnie najbardziej urzekło i dla mnie, dlatego jakby... Serce mi podpowiadało i powiedziało, że... Sam najlepiej wiesz, jak to jest marzyć, tak? Bo ty też spełniasz swoje marzenia i jesteś w wyjątkowym miejscu. Staram się spełniać moje marzenia, ale zdaję sobie z tego sprawę, że każdy sportowiec jak ciężko musi na to pracować. Oczywiście czasami nas się ocenia po okładce, a nie zajrzy się czasami coś do środka i my każdego dnia musimy walczyć z przeciwnościami losu, musimy być gotowi na wyzwania, na przeciwności losu, które które u mnie są praktycznie co 3 dni. Natężenie tych meczów, podróże, brak czasu w domu, zmęczenie przede wszystkim, bo jednak to zmęczenie odgrywa u nas najważniejszą rolę, bo czasami człowiek nie widzi, czy piłkarz jest na meczu zmęczony, bo biega tak samo, ale jednak będąc na boisku człowiek to czuje, piłkarz to czuje, a i tak musi dać się wszystko, i tak musi wyjść i nie chcę powiedzieć, że dobrej minę do złej gry, czy odwrotnie, ale gdzieś pokazać to, co ma najlepsze, i to jest dla nas każdego dnia największym wyzwaniem. Panie Robercie, ten rok 2021 był dziwny, bo jeśli chodzi o pańską karierę klubową, tutaj no, wszystko przebiega w modelowy sposób, chociaż Ligę Mistrzów też pewnie zgarnąłby pan z chęcią, natomiast piłka reprezentacyjna, ona gdzieś pewnie powoduje i w panu, i w kibicach pewien niedosyt. Do tego jeszcze ta wątpliwość, jaka, no właściwie nie wątpliwość, ale niesmak, jaki pozostał po odejściu trenera Paulo Sousy. Ta niewiadoma, z jaką teraz się spotykamy, kto będzie kolejnym selekcjonerem. Martwi to pana wewnętrznie? To jest coś, co też spędza panu sens powiek? Martwiła mnie może kontuzja, która mi się przytrafiła w takim newralgicznym momencie tego sezonu. To było też dla mnie takie wyzwanie, żeby szybko wrócić jej i dać jeszcze z siebie maksa, co było. Oczywiście cała sytuacja z trenerem, mam nadzieję, że sportowo to nie wpłynie na nas negatywnie, a wręcz pozytywnie. No, ja zawsze mówię, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, i dzień po tej informacji w ogóle o tym, tego wszystko się wydarzyło, ja zastanawiałem się, co możemy zrobić, albo jeśli nowy trener będzie, to co możemy zrobić, żebyśmy grali lepiej. I nie ma ludzi niezastąpionych. Oczywiście to, co z Paulą Sousą przeżyliśmy, to jest jedno. To, jak wygląda ta sytuacja, to jest drugie. Emocjonalnie, jeśli ktoś do tego podszedł, to na pewno mógł czuć się urażony, i my też byliśmy urażeni. Nie wiem, czy oszukani, bo nie chcę używać tego słowa, ale po prostu zszokowani. I gdzieś, znając naszą duszę sportowca, my na drugi dzień musimy wstać i myśleć, co przed nami, co zrobić, żeby było lepiej. Dawid, o czym myśli sportowiec, który zdobywa medal na Igrzyskach Olimpijskich? Jakie cele teraz przed tobą? Tak naprawdę, może to będzie dziwne, ale kończąc chód na 50 km właśnie w Sapporo, przepraszam, myślałem już o Paryżu, o kolejnych Igrzyskach. Byłem bardzo nakręcony na to, dalej jestem. Ogromna to jest motywacja tak naprawdę, bo mam coś, czego nie miałem wcześniej, czyli taki spokój w związku ze sponsorami, których mam, z totalizatorem sportowym i no, razem z Robertem, tak? Tak naprawdę powiem wam, że ja ogólnie jestem bardzo głodny sukcesu, ja chcę wygrywać, zawsze tego chciałem. W pewnym momencie może było to troszkę aż taka niezdrowa rywalizacja, bo chciałem wygrywać za wszelką cenę, ale dorosłem do tego i zrozumiałem, co jest tak naprawdę ważne w życiu, i myślę, że człowiek całe życie się uczy. Dla mnie teraz ważne jest to, aby przede wszystkim zadbać o swoje zdrowie. No, Robert też wspomniał, no, jesteśmy sportowcami, jesteśmy na najwyższym poziomie i tam tak naprawdę my balansujemy na granicy zdrowia. Cały czas musimy z tym walczyć, tak? Więc każdy z nas to doskonale rozumie. Każdy z tej dziesiątki, czy myślę setki pierwszej tak naprawdę, wie, z czym to sieje. Dlatego dla mnie najważniejsze są Mistrzostwa Świata, które będą w lipcu, Mistrzostwa Europy w sierpniu. Pierwszy taki rok, który jest bardzo bogaty w wydarzenia sportowe związane konkretnie z chodem sportowym. No, jest tego bardzo dużo, jest czym wybierać. Ja się ogólnie bardzo cieszę. Kibicuję Robertowi, życzę zdrowia przede wszystkim, bo to jest dla nas najważniejsze. Jeżeli jest zdrowie, no to my robimy swoje tak naprawdę, i polskiej reprezentacji trzymam kciuki. Myślę, że będziemy bawili się dobrze. Ty na boisku, ja na trasach, i wiecie, pamiętajcie o tym też, to jest taki apel do kibiców, no, każdy sportowiec ma lepsze i gorsze momenty, to nie jest dla nas proste, ponieważ teraz na przykład ja osiągnąłem, wygrałem igrzyska i każdy myśli, że ja będę cały czas wygrywał, ale to jest sport i może się bardzo wiele wydarzyć. Ja mogę mieć lepszy i gorszy dzień. Pomyślcie sobie, że mam w związku z igrzyskami mam jedną taką sytuację na 4 lata. W tym roku akurat co 5 lat, tak? Bo się to przesunęło jeszcze wszystko, więc jeżeli chodzi o obciążenie psychiczne, jest ogromne. Robert z kolei musi grać co 3 dni, więc tam z kolei fizyka człowieka, zmęczenie odgrywa bardzo dużą rolę. Oni muszą o to bardzo dbać, znaczy każdy sportowiec musi o to dbać, ale wy tym bardziej, tak? Bo musicie być na 100%. Więc trzymajcie za nas kciuki, po prostu bawcie się razem z nami dobrze, tak, na meczach, podczas naszych występów i trzymajcie kciuki na dobre i na złe. No to taki piękny apel, który będziemy powtarzać pewnie nieraz. Panie Robercie, ja będę jednak pytał o pewną sprawę, bo nie wiem, czy pan słyszał, dzisiaj na Okęciu wylądowało więcej niż 2 samoloty, ale 2 miały szczególnych gości. Pierwszy był pan i pańscy bliscy, a w drugim samolocie był Fabio Cannavaro, który przyleciał na rozmowy z Cezarym Kuleszą, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. To pańska sprawka? Nie, że on tutaj był? Nie. Macie tego samego menedżera. To się dowiedziałem dopiero dzisiaj, tak? Powiem szczerze, nie. No tak jakby chyba prezes Kulesza się spotyka pewnie z wieloma trenerami. Akurat ja tutaj nic o tym nawet nie wiedziałem. Dopiero słyszałem, jak byłem w Warszawie, że takie spotkanie miało miejsce albo będzie miało miejsce. Ja jakby tutaj... Ja nie muszę wszystkiego wiedzieć, ja nie chcę wiedzieć, ja mam wystarczająco dużo, nie chcę mówić, że problemów, ale rzeczy na głowie, które są dla mnie też ważne, są osoby, które tą decyzję podejmą i dobrze, że mają trochę spokoju, żeby podjąć decyzję. Mam nadzieję, że będzie ona idealna dla nas. My nie, tak jak powiedziałem, nie jesteśmy maszynami, my też mamy problemy, którymi musimy się na co dzień borykać, stawiać czoła i czasami tego nie pokazywać, a to jest ciężkie, bo no, tak jak mówię, często nas traktują jak produkt, a nie jak ludzie, a też jesteśmy ludzi, też mamy swoje emocje, też mamy słabsze momenty, też przeżywamy to wszystko, co się dzieje. A jeśli chodzi o trenera, tutaj trzeba zaufać prezesowi za jego wybór. Dla mnie rola kapitana trochę ma inne znaczenie, jestem za inne rzeczy odpowiedzialny, ja to mam na tej zielonej murawie pokazywać to, co mamy najlepsze i ciągnąć nie tylko siebie, ale zespół też do sukcesów. Życzymy oczywiście obu panu zdrowia, ale Robert, ja zadam jeszcze jedno z swoich ulubionych pytań. Ile jeszcze? Sporo. Jeszcze sporo. Powiem szczerze, że ja tak naprawdę od jakiegoś pewnie paru miesięcy moje wyniki są najlepsze w mojej karierze, w moim życiu. To też mi pokazuje, że jeśli w tym wieku 33 lat można mieć najlepsze wyniki, to jeszcze parę lat pewnie przede mną i robię wszystko, bo świadomość, wiedza, doświadczenie w tym pomaga. Cieszę się, bo to sprawia mi przyjemność i chyba myślę, że mentalnie jak długo dam radę i dopóki nie wstanę rano i nie powiem, że nie chcę się iść na trening, to będę tą miłość miał, tą pasję i psychicznie, i mentalnie tutaj o to się raczej nie boję. Mam jedno jak pytanie, najdłużej do tego nie jeszcze doszło. Mam jedno pytanie do obu panów i poproszę o krótką odpowiedź. Co Dawid Tomala wziąłby od Roberta Lewandowskiego? Myślę o tych walorach sportowych, niekoniecznie skupiając się stricte na sporcie i odwrotnie, co Robert Lewandowski wziąłby od Dawida Tomali? Ja bym wziął od Roberta, ale mówię o sporcie. Wiesz co, myślę, że na pewno jakieś przeżycia, doświadczenia związane ogólnie ze sportem, bo tak naprawdę na nasz wynik składa się wiele rzeczy, czyli dieta, psycholog, trening, ogólnie gdzieś tam mental poza tak naprawdę sportem. I myślę, że tak naprawdę to wszystko, co dzieje się poza sportem, ja szukam ogólnie spokoju. Niedawno powiedział mi taki przyjaciel, pozdrawiam Rafała, piękne motto, którym się kieruję: szczęście lubi spokój. Ja do tego spokoju dążę. Panie Robercie, sprawa jest. Prezes mówił, Katar trzeba zdobyć. Nie chodzi o ten oczywiście, no wiemy, już którego nikt nie chce. Katarze byłem, więc chciałbym znowu tam polecieć i to nie z drużyną klubową, tylko z kadrą, jak najbardziej. A to co wziąłby pan od Dawida Tomali? Bo jeszcze winien jest nam pan medal. Medal. Ten medal olimpijski, prawda? Medal olimpijski. Jutro zapraszam do licytacji, możesz brać śmiało. Okej, myślę, że tam wezmę udział. Daj mi znać tylko gdzie i... Dobra. Może zobaczysz, że jestem. Szczytny cel, także naprawdę na pewno warto. Tak jest, no. Myślę, że warto robić coś dobrego. Każdy z nas gdzieś stara się... No to powiedz, gdzie będzie licytacja, żeby zachęcić. Licytacja, wiecie co, ogólnie no, stacjonarnie odbywa się w Warszawie, w hotelu Marriott, a jest licytacja również przez internet, więc zapraszam wszystkich, jeżeli ktoś jest chętny. No, Robert, się już deklarowałeś, tak, więc tam zobaczę, będę się teraz sprawdzał, kiedy tam będziesz tam licytował. Nie, zapraszam wszystkich, róbmy coś dobrego wspólnie. Dzieciakom zawsze chętnie, ja również pomagam. Są szczytne cele, zawsze jestem chętny, oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że nie o wszystkim trzeba mówić, ale tutaj jak najbardziej mówmy o tym jak najczęściej, jak najgłośniej. Nie jest to, że się ktoś chwali albo ktoś robi coś po publiczkę, tylko po prostu z chęcią pomocy dzieciakom. Nie ma innej opcji. Każdy, jeśli dołożysz cegiełkę, to na szczytne cele nigdy za mało.